Na cześć burmistrzów miasta Cieszyna oraz czeskiego Cieszyna, a także na cześć święta trzech braci, do salwy honorowej wielkie brawa! Cieszyńskie Bractwo Kurkowe! Cieszyn, ale my jesteśmy w naszym wspólnym mieście, więc właściwie czujemy się tutaj po jednej czy po drugiej stronie jak u siebie. Mamy z naszej strony gości również z naszego innego miasta partnerskiego, z miasta Pruszcz. Także powitajmy ich gromkimi brawami. Miasto Pruszcz, które jutro będzie też tam śpiewać, jutro nas będzie częstować swoimi specjałami. Mamy też niespodziankę, bo miasto Pruszcz zaprosiło też do nas swoje miasto partnerskie i mamy miasto Sztajn z Niemiec. Przywitajmy też naszych gości z Niemiec. Ja się ogromnie cieszę, że mimo tych trudności, które tutaj mamy, obiektywnych trudności, bo jesteśmy w trakcie dużego, ale co najważniejsze, wspólnego projektu, który po raz kolejny i w nowy zupełnie sposób połączy nasze dwa miasta. Niestety nie możemy drugi rok urzędu z tego naszego świętowania odbyć na cieszyńskim rynku, ale ci z Państwa, którzy jeszcze nie byli na rynku, to mogą już zajrzeć, jak pięknie będzie wyglądało w przyszłym roku. Na pewno święto będzie miało miejsce na cieszyńskim rynku. Ale ponieważ my jesteśmy niezwykłym miastem, to i tak mamy rynek, bo przecież mamy rynek w czeskim Cieszynie. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, obywatelom czeskiego Cieszyna, że się z nami tym rynkiem mogą podzielić. Także wielkie brawa dla czeskiego Cieszyna. Razem z panem burmistrzem rozmawialiśmy prawie pół roku na temat tego, w jaki sposób świętować niestety tak rozkopanym mieście. Natomiast wymyśliliśmy, że rzeczywiście będziemy korzystać z tych przestrzeni, które mamy, czyli czeski Cieszyn, rynek. No i miejsce, które już w zeszłym roku zostało wypróbowane i myślę, że w tym czasie, kiedy mamy takie uchwały, jest to naprawdę zielone, piękne, zacienione miejsce, hala widowiskowo-sportowa, stąd widzę obiekt, więc cieszmy się z tego, że możemy znaleźć jeszcze inne miejsca, a w przyszłym roku na pewno wrócimy na cieszyński rynek. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim organizatorom, którzy się w najmniejszym stopniu przyczynili do tego, że to święto się odbędzie, że będziemy 3 dni cieszyć się swoją obecnością tutaj w Cieszynie i wszystkim Cieszynie. Bardzo dziękuję zarówno Strzelnicy, jak i Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury Dom Narodowy za wszystkie te atrakcje, które zostały przygotowane. Myślę, że każdy z nas znajdzie coś fantastycznego i coś, co go zainteresuje. Ja jutro jeszcze zapraszam na rowery, bo możemy też aktywnie spędzić to święto trzech braci, więc tych atrakcji nie zabraknie po południu. Zapraszamy po halę widowiskowo-sportową, piknik ekologiczny, a jutro rano będziemy jechać rowerami również przez Cieszyn. Także wszystkie te atrakcje, które w Cieszynie się odbędą, zapraszamy również serdecznie obywateli czeskiego Cieszyna. Jesteście u siebie. Zapraszamy do wspólnego świętowania. Z mojej strony tyle. Ja zawsze się za bardzo rozgaduję, ale liczę tutaj na mojego kolegę z czeskiego Cieszyna, który w krótkich, żołnierskich słowach na pewno powie trochę o tym, co się będzie działo w czeskim Cieszynie. Do zobaczenia na święcie trzech braci. Co sobie wyfuki?